Witam serdecznie wszystkich Państwa na moim kanale Loeria Oracle i przede wszystkim witam serdecznie byki, panny i koziorożce, to znaczy wszystkie znaki ziemne. Dzisiaj przedstawię Państwu horoskop na najbliższy miesiąc, czyli miesiąc czerwiec, od 1 do 30 czerwca. Jest tutaj moje rozłożenie kart. Karty Lenormand i Tarot. I zobaczmy, co pokazały tutaj karty, które już oczyściłam i rozłożyłam dla Państwa. Także wszystkie żywioły ziemne, takie jak właśnie tutaj byki, panny i koziorożce, wygląda na to, że są Państwo na rozdrożu. O to, co Państwo pytają, czy to sprawy rodzinne, miłosne, zawodowe, finansowe, stoją Państwo na rozdrożu. Nie wiedzą, jaką decyzję podjąć. Niemniej jednak otworzy się w perspektywie, perspektywicznie widząc jakaś tutaj okazja, jakaś szansa lub jakieś wyjaśnienie spraw, gdzie Państwo głębiej spojrzą tutaj w problemy i jakieś ewentualne spełnienie marzeń lub życzeń lub planów, tak, które Państwo sobie tutaj wymarzyli lub głębiej tutaj obmyślają, zaplanowali i tak dalej. Więc ta sytuacja tutaj dla wszystkich byków, panny i koziorożców, przepraszam, byki, panny, koziorożce, jeśli są Państwo w tej chwili w jakiejś takiej niewiadomej sytuacji, czekają, nie wiedzą, jaką decyzję podjąć w jakichkolwiek sprawach, to otworzą się tutaj jakieś szanse, tak, na spełnienie marzeń. I sytuacja się wyleczy, jeśli mieli Państwo jakieś tutaj problemy z fałszywymi ludźmi, intrygami, mobbingiem lub fałszywym partnerem w związku, który Państwa okłamywał lub nieuczciwie tutaj zagrywał z Państwem, tak? Miał jakieś tutaj nieuczciwe zamiary lub tutaj intrygował, obgadywał i nosił fałszywą maskę, nie pokazywał swojej prawdziwej twarzy, czy to szef jakiś fałszywy, czy jacyś koledzy fałszywi, czy partner fałszywy, mąż, jakieś tutaj miał nieuczciwe zamiary, to ta sytuacja powinna się powoli leczyć, powinna jakaś przyjść transformacja, tak, tej sytuacji, odłożenie tych masek, tych fałszów i zaproszenie tutaj do rozmowy, zaproszenie jakieś spotkanie, jakaś niespodzianka po prostu, która wyjaśni tą sprawę, czyli zaproszenie do spotkania, rozmowy, by to wyjaśnić, to jakieś takie konflikty zaistniały, gdzie jakieś różne fałszywości się tutaj za plecami odgrywały, niekorzystne dla Państwa lub no, męczące, prawda, jeśli chodzi na przykład o jakiegoś fałszywego partnera, który tylko zagrywał niefałszywie, no to tutaj się powinna sprawa wyjaśnić w trakcie jakiegoś spotkania, prawda? Czyli tutaj potwierdza ta karta następna, że ktoś tutaj chce szybko, w szybkim tempie uleczyć tą sytuację, czyli jakaś wiadomość już tutaj gna do Państwa w tempie szybkim, jakaś informacja, czy w zależności tutaj od ewentualnych jakichś szans, tak, które się pojawią, spełnienia marzeń, czy wyleczenia sytuacji w związku. Tutaj coś już w jakimś tempie przyspieszonym do Państwa idzie, więc miejmy nadzieję, że te sprawy się wyjaśnią. I jest tutaj pokazane dla wszystkich byków, pan i koziorożców, że tutaj jest szansa, by te sprawy wyjaśnić i przywrócić jakby sprawy wierności, lojalności, no, po prostu prawdziwych przyjaciół, czyli tutaj jakaś przyjaźń powróci lub jakiś lojalny przyjaciel, który jest wierny, tutaj będzie znów przy nas, czyli wyleczenie tej sytuacji tu fałszywej, nieuczciwej, przez które stoimy na rozdrożu, w dobrym, pozytywnym tutaj kierunku, ponieważ no, są, tutaj pokazuje się też rozmowy, jakieś nerwowe rozmowy, przypuśćmy, no
mam jakiś niepokój, jakiś panuje teraz hektik, chaos, tak? Czyli chcemy wyjaśnić wszystko, właśnie, czyli będą jakieś tej rozmowy, by tutaj w sprawie lojalności, wierności, czy to na po prostu no, forum tutaj zawodowym, czy w związku, by ta lojalność i wierność i przyjaźń tutaj powróciły. W następnym tutaj rzędzie mamy, że coś właśnie ważnego do Państwa idzie, jakaś wiadomość i tutaj chodzi już stricte o sprawy związkowe, przepraszam, o sprawy związku, tak? Pierścionek to są sprawy związkowe, czyli jakaś informacja ważna, która jest istotna, tutaj do Państwa już idzie. Jeśli Państwo nie pytają o związek, tylko o inne sprawy, no to jakieś relacje, prawda, czy zawodowe, czy jakieś tutaj finansowe są dla Państwa ważne i jakaś informacja na pewno tutaj do Państwa zmierza, czyli w jakimś, no nawet szybkim tempie mogłabym powiedzieć tutaj po karcie tego jeźdźca, że ta informacja do Państwa się tutaj już gdzieś zbliża, prawda? Przypuśćmy, tak metaforycznie mówiąc, jest już w drodze, więc czas też w kartach jest relatywny, więc proszę no, nie czekać już jutro, prawda, na jakąś informację, ale jeśli Państwo będą aktywni, ponieważ są tutaj w kartach tylko drogowskazy, nie są to jakieś wyrocznie, które się jutro już spełnią, ale jeśli Państwo będą aktywni i będą, przypuśćmy, pomagać temu, by sytuacje finansowe, zawodowe czy w związku się wyjaśniły, będą otwarci na to, więc tutaj jest szansa, że przyjdzie jakaś pozytywna informacja, tak, która jest tutaj bardzo jakaś istotna, by rozwiązać wszystkie te wątpliwości, które Państwo mają. No, chodzi też o to, by wyjaśnić swoją sytuację, jakąś stabilności w związku, przypuśćmy, czy w stabilności jakiejś bezpieczeństwa zawodowego, finansowego, prawda, czy nawet tutaj no, emocjonalnej takiej pewności, prawda, bezpieczeństwa emocjonalnego. Te wszystkie sprawy tutaj powinny się wyjaśnić, ponieważ mamy tutaj jeszcze na spodzie talii, Lenormand talii, w przełożeniu właśnie tą kartę stabilności, tak? Czyli powinny tutaj sprawy dla naszych kochanych byków, pann i koziorożców się pozytywnie wyklarować, wyjaśnić. Także to jest pozytywny rozwój spraw w tych kartach. Ja również dziękuję wszystkim, zapomniałam powiedzieć na początku, nie tylko bykom, pannom i koziorożcom, ale wszystkim Państwu dziękuję za subskrypcje, komentarze, lajki, no wspaniały feedback i no cudowną grupę, która się tutaj kreuje powoli, więc proszę o więcej lajków, więcej subskrypcji i na pewno będą jakieś niespodzianki też z mojej strony, jeśli osiągnę wielu subskrybentów, będę robić też czytania live dla Państwa, więc bardzo proszę o wsparcie mojego kanału. Wracając tutaj do tego dobrego, pozytywnego rozwoju spraw, jeszcze dołożyłam tutaj oczywiście trzy karty tarota, jakie są tutaj wibracje, co powie nam, pokaże tarot. Więc w tej chwili, co potwierdza tutaj ta pierwsza karta Lenormand, że stoicie Państwo na jakimś rozdrożu, jakiś dylemat, nie wiecie, co się stanie, wydarzy, w jakim kierunku rozwinie się ta sprawa lub w jakim kierunku pójść, jaką decyzję podjąć. Być może są jakieś dwie lub więcej opcji, i nie wiecie na razie na dzień dzisiejszy, co zrobić. Jesteście też tutaj, karta tarota pokazuje, ósemka mieczy w takiej pułapce mentalnej, prawda? Męczycie się praktycznie sami ze swoimi myślami, więc tutaj wierzycie w coś, że musicie o coś tutaj walczyć, czy coś musicie zrobić, osiągnąć i tak jakby te kłębowisko myśli blokuje Was zupełnie i jakby zniewala, prawda? Jesteście pasywni w tej sytuacji. Widzicie, tutaj jest pasywna tutaj osoba, która leży, tylko widzi swoje odbicie w lustrze, natomiast to odbicie jest po prostu tutaj bardzo takie obezwładnione, prawda? Czyli męczy się, jest związana, nie widzi, nie słyszy nic, nie może nic zrobić, ponieważ na poziomie mentalnym jest zupełnie zablokowana, prawda? Także tą sytuację muszą Państwo tutaj
uśmiercić, ponieważ następną kartą jest śmierć, więc tą sytuację musimy zakończyć i pozwolić przyjść tutaj nowym planom, nowym perspektywom, nowym szansom. Widzimy tutaj światło w tunelu, czyli słońce na horyzoncie, które pięknie tutaj nam świeci, przyświeca, czyli żeby sytuacja się dobrze rozwinęła, proszę Państwa, muszą Państwo koniecznie zmienić tutaj ten stan pasywności i takiej męki mentalnej, którzy Państwo na dzień dzisiejszy w tej całej dezorientacji tutaj mają. I proszę Państwa, wtedy jest tutaj karta magika, czyli nowy początek. Numer jeden, tak, czyli nowy początek, spryt, musimy mieć spryt, musimy być aktywni, musimy tutaj być, no, pokazać się jako lojalni, prawda, dobrzy, nie wiem, partnerzy, czy pracownicy, czy kandydaci na nową pracę, czy swoim sprytem, swoimi wspaniałymi talentami, możliwościami, inteligencją i być może jakąś intuicją, jakąś po prostu, no, tutaj wiedzą, musimy po prostu te sprawy jakby poruszyć, tak, czyli jakby zaktywować, aktywnie dążyć do jakichś rozwiązań, by osiągnąć tą stabilizację, o której tutaj na końcu mówią karty Lenormand, tak? Jeśli chodzi o kartę maga, no to tutaj po prostu chodzi o pozytywne myślenie. Mag jest osobą, która myśli pozytywnie, tak? Który jest pozytywnie nastawiony do życia, witalny, jest no, skłonny do wszelakich tutaj kreatywnych rozwiązań, tak? Czy to chodzi o miłość, o seks, o różne tutaj no, problemy w związku, czy w pracy, czy jest tutaj ta osoba witalna, aktywna, kreatywna, więc bardzo aktywnie tutaj dąży do celu, tak? I wiele ma różnych propozycji, wiele ma różnych pomysłów, kreatywnych pomysłów, więc chodzi właśnie tutaj o to, by z tej karty ośmiu mieczy, tej pasywności, takiej klatki mentalnej, wejść tutaj, przetransponować i wejść tutaj w tą właśnie aurę magika, czyli być bardzo aktywnym, tak? Czyli jest też taka osoba, która no, realnie patrzy tutaj na sprawy i umie entuzjastycznie, prawda, rozwiązać wszystkie problemy i działania. Działa entuzjastycznie, jest fascynatem, czyli umie się fascynować, aktywnie dążyć do celu. Jest po prostu osobą, która twardo stąpa po ziemi, widzi wiele swoich możliwych możliwości, tak? Więc musicie po prostu tak postępować jak magik tutaj. Aktywnie, kreatywnie. Wiecie, co chcecie. Dążycie po prostu z fascynacją do rozwiązania tych wszystkich problemów, tak? I wtedy na pewno odniesiecie ten sukces, który tutaj jest pokazany na końcu. Więc no, pozytywny rozwój spraw, tylko musi być u Was jakaś przemiana. Zobaczmy, jakie energie pokaże tutaj Energy Oracle, czyli jakie energie tutaj będą ważne dla wszystkich byków, pan i koziorożców w miesiącu czerwcu. Jakie tutaj energie są dla wszystkich znaków ziemskich ważne. Proszę o, o, karty już dwie wypadły, więc dziękuję. The Garden on the Gate. Ok, czyli wejście do nowego, widzicie tutaj, ogrodu. Otworzymy nowe możliwości, otwierają się nowe możliwości, otwieramy nową furtkę do ogrodu pięknego, zielonego, cudownego, no, niesamowicie tutaj, prawda, hojnego w różne tutaj dary przyrody, czyli obfitość. Wchodzimy tutaj do tego nowego terenu, nie? Czyli otwieramy te nowe drzwi, nową furtkę. Więc tutaj właśnie w ten sposób widzę te
karty i to czytanie, że otworzą się właśnie jakieś nowe możliwości, że wiadomość już jest tutaj w drodze, powiedzmy sobie tak metaforycznie, czyli w czerwcu jakieś informacje, jakaś przemiana, jakiś nowy tutaj projekt czy pozytywne rozwiązanie spraw. Następna karta jest karta diabła, Betrug i Täuschung, czyli uwaga na oszustwo i uwaga na jakieś nieuczciwe gierki. Oczywiście znów zgadza się ta karta z tymi maskami w Lenormand karcie, czyli mówiliśmy na początku, że tutaj były jakieś fałszywe sytuacje, fałszywi ludzie lub fałszywy partner w związku, jakieś intrygi, ewentualnie mobbing w pracy. I tutaj jest ta sama karta, która to samo mówi, że proszę uważać na różne energie fałszu, oszukaństw, kłamstw, które ewentualnie gdzieś tutaj za plecami się dzieją. Proszę otworzyć oczy, obserwować sytuację i wszystkie osoby, które są nieprzychylne dla Państwa, czy to na poziomie pracy, czy na poziomie po prostu jakichś partnerskich tutaj układów, tak, czy jakichś romansów, proszę otworzyć oczy i tak jak magik, intuicją, bystrością, sprytem obserwować, czy ktoś dla Państwa tutaj jest fałszywy i z Wami nieuczciwie tutaj sobie coś zagrywa, Was wykorzystuje, bo ta karta tutaj, ten energetyczny orakel ostrzega Was, byście uważali w miesiącu czerwcu właśnie na jakieś oszustwa, kłamstwa, przypuśćmy intrygi i robili po prostu tylko kreatywnie tutaj swoje realizacje swoich planów, prawda? Skoncentrowali się właśnie na nowych projektach, lecz w międzyczasie uważali tutaj na jakichś intrygantów lub fałszywych ludzi, fałszywych partnerów po drodze. Także bardzo tutaj dobra porada i ostrzeżenie kart, prawda? Zobaczmy jeszcze sobie dla wszystkich Państwa, którzy pytają tutaj konkretnie o związki, sprawy miłosne. Co pokaże nam orakel miłosny dla związków? Proszę o radę, wskazówkę dla związków, dla byków, pan, koziorożców na miesiąc czerwiec. Bardzo proszę tutaj o kartę, co jest ważne w związku, by się wyjaśniły wszystkie sprawy związkowe. Zobaczmy sobie kartę. Ok, you deserve love. You are lovable. Lovable. Czyli to chodzi o to, że jesteście w miesiącu czerwcu, kochane byki, panny i koziorożce, warte miłości. Jesteście, otrzymacie miłość, ponieważ jesteście tego warte. Jesteście tego warte, by miłość do Was wróciła, przyszła. Tutaj chodzi też o miłość własną, o miłość od partnera, miłość być może od dzieci, miłość generalnie od rodziny, czyli takie pozytywne, miłosne wibracje. Jesteście tego warte, by w miesiącu czerwcu czuć się kochaną, prawda? I nie zapominajcie, że miłość zaczyna się od Was samych. Najpierw musicie pokochać samą siebie, samego siebie, by inni Was również szanowali i kochali. Jesteś warta miłości, tak? Jesteś osobą, która zasługuje na miłość. O tym mówi tutaj ta karta. I zobaczmy jeszcze, kochani, tutaj ten Liebes Orakel, czyli orakel miłości jeszcze na koniec. Wyciągniemy jedną kartę. Verwandlung. Deine Beziehung zu einer bestimmte Person wird von Tag zu Tag intensiva. Ok, czyli przemiana. Mówiłam, tutaj jest również, proszę Państwa, przemiana w kartach Tarota. Absolutna transformacja. Musicie się zmienić. Musi w Was tutaj umrzeć ten stan pasywny, tego cierpienia mentalnego i przemienić się we wspaniałego, kreatywnego, pełnego witalności magika. Więc tutaj ta karta mówi znów to samo.
przemiana, tutaj chodzi teraz stricte o przemiany w związku, że Twoja relacja związkowa do jakiejś konkretnej osoby będzie z dnia na dzień intensywniejsza. Oczywiście, jeśli Ty wyjdziesz ze swojej klatki mentalnej i stanu pasywności, prawda? Bo nie tylko oczekiwaniem możemy coś zmienić, ale również swoją otwartą postawą, prawda? Mentalną i emocjonalną. Więc tutaj też karta mówi o przemianie w miesiącu czerwcu w Waszych relacjach. Proszę Państwa, wszystkim tego życzę, by się te przemiany tutaj tak rozwinęły, jak w naszym tutaj po prostu rozłożeniu tych kart. Wspaniała, pozytywna tutaj transformacja, pozytywny rozwój wszelakich projektów, czy miłosnych, czy zawodowych, czy finansowych. Proszę mieć cierpliwość, proszę widzieć to tylko jako drogowskaz i wskazówkę, by przemyśleć swoje sprawy, by mieć taki impuls do przemiany pewnych swoich, widocznie jakichś takich mentalnych tutaj zawiłości. I życzę Państwu wszystkiego najlepszego, wszystkim bykom, pannom i koziorożcom udanego miesiąca czerwca. I proszę kciuka w górę, lajkować, subskrybować, komentować i odwiedzać mój kanał oczywiście aktywnie. Dziękuję i do usłyszenia już wkrótce.